magazyn katolicki. Katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w najstarszej części naszej bazyliki katedralnej we Wrocławku, w prezbiterium. To właśnie tutaj sprawowane są liturgie po dzień dzisiejszy. Od najdawniejszych czasów biskup w tym miejscu najpewniej sprawował swoją władzę. Także w tym miejscu gromadziła się kapituła katedralna. Była to korporacja, organizacja duchowieństwa, które wspierało księdza biskupa w zarządzie diecezją, tak rozległą. Jednocześnie kapituła katedralna przyczyniała się do większego splendoru w liturgii, którą sprawował biskup właśnie w tym miejscu. Kapituła katedralna zasiadała w tych pięknych stallach, które są wyposażeniem prezbiterium Bazyliki Katedralnej we Wrocławku. Każdy kanonik, prałat miał tutaj swoje miejsce i tak jest do dnia dzisiejszego. Kapituła katedralna we Wrocławku należała do najuczeńszych w Polsce. Dlatego też gromadziła różnego rodzaju dokumenty i bardzo wcześnie sama wypisywała dokumenty, spisywała księgi dotyczące ich posiedzeń w kapitularzu. Dlatego potrzebne było pomieszczenie, które objęłoby schronieniem ten zasób dokumentów, ksiąg. Biskup Maciej Drzewicki w 1521 roku wyraził zgodę, ufundował w południowej części katedry kapitularz składający się z dwóch pomieszczeń. W pierwszym z nich odbywały się posiedzenia kapituły, a w następnym była ich biblioteka i archiwum dokumentów. Od 2 lat diecezja wrocławska prowadzi realizację projektu Konserwacja kodeksów rękopiśmiennych diecezji wrocławskiej, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten projekt obejmuje najstarsze dokumenty dotyczące naszego regionu od XIII wieku. Było to 23 pergaminowe dokumenty samoistne. Ich przykłady mamy tutaj wyłożone na stole, a także 8 tomów ksiąg działalności księdza biskupa, albo też właśnie ksiąg spisujących działalność kapituły katedralnej. Przechowywanie tych dokumentów wiązało się z różnymi trudnościami. Tu w katedrze, wiadomo, zmiana temperatury, niska temperatura, duża wilgoć spowodowały, że w tej chwili wiele z tych dokumentów jest trudnych do opracowywania dla kwerendzistów, którzy przychodzą do archiwum. Wiąże się to z tym, że trzeba uważać, by nie dać im do rąk dokumentów, które mogą się po prostu rozsypać albo które mogą zniszczyć otwierając. Prosiłbym w takim razie panią konserwator, żeby wytłumaczyła, na czym polega właśnie praca konserwatorska przygotowująca dokumenty do takiego stanu użyteczności, żeby każdy, kto by chciał, mógł z nich korzystać bez uszczerbku dla tychże dokumentów. Tak jak już ksiądz tutaj wspomniał, dokumenty w archiwum przechowywane były dotychczas w formie złożonej. Tutaj pokazane jest kilka przykładów właśnie obiektów przed konserwacją. I pergamin jest takim materiałem, który bardzo silnie zapamiętuje deformacje. I widzimy tutaj, że te listy z trudem otwierają się. Te zgięcia są bardzo trwałe. Także on tutaj natychmiast sam się składa do tego zapamiętanego kształtu. Drugim rodzajem zniszczeń właśnie tych podłoży pergaminowych
są różnego rodzaju ubytki. Może akurat tutaj na tych przykładach tego nie widzimy. W tych odnowionych dokumentach odnowionych. Widać, tutaj była wielka dziura, wielki ubytek. No tutaj akurat krawędzie tego ubytku wskazują na to, że powstał przez myszy, które po prostu wyjadły ten fragment pergaminu. Ubytki też mogły powstawać właśnie na skutek zawilgocenia, warunków, w jakich te dokumenty przebywały. Tak jak ksiądz już wspominał, katedra była nieogrzewana, wobec tego te dokumenty niejednokrotnie ulegały zawilgoceniu. No i stąd działalność mikroorganizmów i powstawanie ubytków. Dokumenty te są także bardzo zakurzone. Mają wtarty brud, zwłaszcza od strony odwrocia. Wystarczy porównać nawet te odnowione dokumenty z tymi starymi i widać różnicę w kolorze. Często on zaciera ten brud, nawet czytelność tekstu tutaj, prawda? Ten fragment tekstu jest słabo widoczny. No właśnie, co zrobić, żeby ten tekst był bardziej widoczny? Jak to trzeba usunąć, ten kurz? Czy to się da zrobić? Dokumenty w trakcie konserwacji były oczyszczane mechanicznie. I o ile kiedyś raczej dominowała taka tendencja, żeby dokumenty oczyszczać dość stanowczo, tak żeby uzyskać, powiedzmy, taką pierwotną białość pergaminu, o tyle teraz stosuje się raczej delikatne metody, traktując ten kurz, nawarstwienia tak trwale związane z pergaminem, jako patynę przynależną już do tych obiektów. Czyli jak to wygląda językiem, tak, w praktyce właśnie, żeby łatwiej było zrozumieć. Stosujemy bardzo lekkie gumki, powiedzmy w przypadku tych partii, gdzie znajduje się tekst. On jest często też osłabiony, wykruszający się. I tam stosujemy nawet gumki w proszku, tak żeby zminimalizować te uszkodzenia, żeby jak najdelikatniej działać na obiekt. A sam tekst właśnie, samo pismo, w jaki sposób można zakonserwować? Czasami w takich ekstremalnych przypadkach, osłabienia atramentu, stosuje się preparaty wzmacniające atrament. Jakby dodaje się taki dodatkowy klej, dodatkowe spoiwo. Aczkolwiek to już jest taka poważna ingerencja, czyli no to już jest, powiedzmy, pewna ostateczność. Przy samym procesie rozkładania dokumentów, prostowania, przy nawilżaniu ten atrament, czy spoiwo tego atramentu, też ulega pewnej regeneracji, także na ogół jest to wystarczające. I jeszcze może jedno słowo o pieczęciach, bo one często stanowiły łatwy łup dla kogoś, kto się nie znał na piśmie, ale widział, że to jest coś cennego. Stąd nawet przy tych najstarszych dokumentach, ale nie tylko, brakuje pieczęci. Chociażby ten dokument, to jest ten najstarszy, jakie posiada archiwum, z 1232 roku i tam właśnie nie ma tejże pieczęci. Albo no, tutaj pieczęć papieska, no to jest trwała. Tak, bo jest z metalu. Natomiast właśnie co, jak wygląda sprawa konserwacji pieczęci? Tak jak widzimy tutaj na tych przykładach, no te pieczęcie też są w bardzo dużym stopniu zniszczone. No tutaj mamy taki ekstremalny przykład, gdzie właściwie zachowały się tylko okruchy zabezpieczone w woreczku. Tak. Tutaj jest ten fragment większy. Jak można je konserwować w takim razie? Jak to wygląda? Tutaj przede wszystkim zastosowaliśmy
oczyszczenie tych pieczęci i zabezpieczenie ich w taki sposób, że przygotowano specjalne pudła, gdzie mają one dla siebie wycięte specjalne miejsca i to jakby zabezpiecza je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Można z takiego dokumentu korzystać, nie wyjmując go z pudełka, właśnie nie ruszając pieczęci, nie narażając ich na uszkodzenia. Wcześniej stosowano też uzupełnienia ubytków wosku w pieczęciach, czy uzupełnienia mis pieczętnych. A w tej chwili generalnie jakby po zabiegach oczyszczających ograniczamy się tylko do zabezpieczenia pieczęci w takiej formie, w jakiej one przetrwały do naszych czasów. Dziękuję bardzo. Na przełomie XIX-XX wieku nad kaplicami południowymi zostało dobudowane dodatkowe piętro, gdzie w tej chwili mieści się archiwum. Przejdziemy do tamtych pomieszczeń, żeby zaprezentować sposób konserwacji ksiąg. Dokument jest w miarę łatwo obrabiać mechanicznie. Można go wziąć z każdej strony, wziąć do ręki, z każdej strony obejrzeć i poddać jakimś działaniom. Natomiast jak to wygląda z konserwacją ksiąg, które są poszywane, wiele kart? Jakie tutaj są trudności? Ksiądz ma rację, że dokument jest obiektem jednopłaszczyznowym, a tutaj w księdze te problemy są znacznie bardziej skomplikowane. Przy takim stopniu zniszczenia, jak właśnie przy tych obiektach, konieczny jest demontaż ksiąg na poszczególne karty. Czyli jest rozłożona całkowicie księga najpierw. Po dokładnym udokumentowaniu budowy księga jest rozłożona na poszczególne karty. Jak dużej ostrożności i uwagi to wymaga, daje wyobrażenie ta księga, gdzie te zniszczenia grzybowe są na tyle zaawansowane, że z trudem można przewracać jakby kolejne karty. Tak, trzeba uważać, żeby się nie rozleciała karta. Także z ogromną ostrożnością trzeba podchodzić do każdej karty. Po demontażu te karty są oczyszczane. Usuwane są w ten sposób na przykład takie luźno związane z kartą nawarstwienia grzybowe. Mhm. Tak jak tutaj widzimy czarne zarodniki grzybów. I potem? Następnie takie karty są myte, co może się wydawać zaskakujące, bo nikomu chyba nie przyszłoby do głowy, że papier można tak bezkarnie zanurzać w wodzie. I że tekst nie ulegnie zniszczeniu. Tak, oczywiście to musi się wszystko odbywać w specjalnych, takich kontrolowanych warunkach. Karty umieszczane są pomiędzy specjalnymi włókninami. Jednak ten dawny atrament, tak zwany żelazowo-galusowy, on zwykle bardzo dobrze znosi kontakt z wodą, nie ulega rozmyciu czy rozjaśnieniu. A dla samego papieru dawnego, takiego czerpanego papieru uzyskiwanego ze szmat, kąpiel w wodzie jest znakomitą regeneracją. Te włókna jakby układają się na nowo, także papier odzyskuje siłę, elastyczność, połysk, no właściwie z powrotem odzyskuje swoje pierwotne właściwości. Czyli można wtedy już swobodnie karty przewracać, nie bojąc się, nie obawiając się tego, że ona się właśnie rozsypie, rozleci, złamie, tak jak to jest w przypadku tej księgi, która jest przed konserwacją. Widzimy tutaj właśnie ubytki w papierze, takie dosyć poważne, a tu widzimy po konserwacji, że pojawiło się coś. Więc ja bym poprosił o kilka słów, co to się tu pojawiło w tych kartach księgi.
Papier można uzupełniać na podobnej zasadzie, na jakiej on powstawał, czyli zawiesiną włókien celulozowych i przy mniejszych ubytkach takie włókna celulozowe nakłada się ręcznie igiełką w miejsce każdego ubytku. Natomiast przy takich dużych ubytkach, jak tutaj są zaprezentowane, to karty uzupełnia się w specjalnych maszynach do tego przeznaczonych, gdzie masa papierowa opada na kartę wraz ze słupem wody i włókna układają się w miejscach ubytków. Czyli odbywa się to na takiej samej zasadzie, na jakiej te karty powstawały, tak jak były czerpane. Państwo tego nie mogą doświadczyć, ale kiedy się tu przejedzie palcem po brzegach, to nie czuć wcale tego momentu przechodzenia z tego papieru nowo utworzonego na tę starą kartę. I tak jak to było w przypadku dokumentów samoistnych, zakończyliśmy pięknymi sprawami, jakimi są pieczęci, tak tutaj przy każdej księdze jest też taka piękna sprawa, oddzielne w zasadzie zagadnienie, jak właśnie okładka, która bardzo często, ta oprawa się rozlatuje, no bardzo często jest w kiepskim bardzo stanie. Tutaj akurat mamy przykład też już dawnych napraw, ponieważ i karty wyklejkowe, i przegub są tutaj wymienione. To są XIX-wieczne naprawy. Na samej oprawie widać też uzupełnienia wklejone na powierzchni oprawy, bo to są właśnie już późniejsze fragmenty w grzbiecie i w narożnikach. Te elementy, które najczęściej były zniszczone, co widać też przy tych później, znaczy teraz obecnie konserwowanych dokumentach, widać tutaj też te elementy były wstawione. Często zdarzało się też tak, że introligator wręcz wymieniał całą uprawę, mimo tego, że ona była wartościowa od strony artystycznej, ale była na tyle zniszczona, że introligator po prostu wyrzucał dawną oprawę i stosował współczesną. No właśnie, czy zawsze wyrzucał? Bo czasami to zaskakujące. W trakcie konserwacji udało nam się odkryć zachowaną właśnie oprawę, ukrytą pod późniejszą współczesną. I ten introligator miał na tyle dużo wrażliwości, szacunku, tak, że no nie wyrzucił tej oprawy, tak jak się to najczęściej zdarzało, tylko mimo tego, że była zniszczona, to zachował ją, nakrywając tylko późniejszą. I dzięki temu możemy dzisiaj widzieć to w tej oryginalnej pierwszej oprawie, tę księgę. Tak, bo to jest na pewno oprawa z epoki, o renesansowych formach. Piękne motywy radałek. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu powiedział anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Kończy się czas adwentowych zamyśleń i Ewangelia przeznaczona na czwartą niedzielę Adwentu to Ewangelia, która zapowiada wcielenie Bożego Syna. Jezus Chrystus,
zapowiadany przez proroków Starego Testamentu jako Bóg człowiek staje wobec człowieka, wobec jego historii. Bóg wkroczył w historię, w życie rodziny z Nazaretu, ale Bóg wkracza w historię każdego człowieka. Pragnie, aby człowiek otworzył się na jego głos, na jego wołanie. Jednocześnie pragnie ponownie narodzić się w ludzkim sercu. Pragnie to ludzkie serce, poranioną duszę uczynić swoją świątynią. Adwent, czas oczekiwania na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, dobiega końca. Przed nami czwarta niedziela Adwentu, a w środę i czwartek przeżywać będziemy święta narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. We wtorek w gronie najbliższych zasiądziemy do wspólnej wieczerzy wigilijnej. Uczyńmy wszystko, aby ta wieczerza zachowała swój wielowiekowy charakter i religijny wymiar. Poprzez czytanie fragmentu Ewangelii mówiącego o narodzeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, wspólną modlitwę, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne śpiewanie kolęd. Postarajmy się również, aby na stole znajdowały się tylko postne potrawy. O północy zapraszamy do wszystkich świątyń naszego miasta i naszej diecezji na msze święte pasterskie. Pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, sprawować będzie uroczystą pasterkę w kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika we Włocławku. W drugi dzień świąt wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika, ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering sprawować będzie w Piotrkowie mszę świętą o godzinie 12. Podczas tej mszy świętej udzieli święceń kapłańskich diakonowi Piotrowi Alabrudzińskiemu. Otoczmy diakona Piotra naszymi modlitwami, a nadchodzący czas świąteczny niech będzie czasem pełnym Bożej radości, Bożego pokoju. Niech to będzie czas spędzony w gronie najbliższych, w gronie rodzinnym. I pamiętajmy, że święta są tylko wtedy świętami, jeżeli jest w nich miejsce dla Chrystusa i dla najbliższych.